Cześć moi drodzy, witajcie w odcinku 27 pod tytułem El Monstruo, co po polsku oznacza potwór. Dziś przenosimy się do roku 2011, do miejscowości Córdoba. Myślę, że każdy choć raz słyszał tą nazwę i nic w tym dziwnego, ponieważ Córdoba cieszy się największą na świecie ilością tytułów Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasto to zostało założone w II wieku przed naszą erą przez Rzymian i mieści się w regionie Andaluzja, niecałe 200 km od Morza Śródziemnego. Obecnie mieszka tam około 320 tysięcy osób i jest to 12 co do wielkości miasto w Hiszpanii. Jak można się domyśleć, Córdoba posiada mnóstwo bardzo dobrze zachowanych zabytków, nawet z czasów rzymskich. Jest to niezwykle turystyczne miejsce, zielone. Przez środek miasta przepływa rzeka Guadalquivir, o której mogliście już usłyszeć w odcinku o sprawie Marty del Castillo. Tak jak już wspomniałam, przenosimy się do 2011 roku, a dokładniej do września. To właśnie wtedy Ruth Ortiz Ramos informuje swojego męża Jose Bretona, że to koniec ich małżeństwa. O przeszłości tej dwójki nie udało mi się znaleźć zbyt wiele informacji. Wiemy, że Jose jako młody mężczyzna służył w wojsku, a od 1994 roku zaczął jeździć na misję w Bośni, gdzie służył jako kierowca karetki. Gdy skończył się jego 3-letni kontrakt, postanowił zrezygnować z dalszej służby w wojsku i zatrudnił się jako kierowca. To właśnie w tym czasie poznał swoją przyszłą żonę, wówczas studentkę weterynarii. Para pobrała się w 2002 roku i doczekała się dwójki dzieci. W 2005 roku na świat przyszła ich córka Ruth, a w 2009 ich syn Jose. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że dzieciom zostały nadane dokładnie takie same imiona, jakie mają ich rodzice. Wydawałoby się, że małżeństwo jest zgodne i szczęśliwe. Ruth pracuje jako weterynarz, a Jose jako kierowca. Z początku kierowca karetki, następnie jako kierowca autobusu. Tak naprawdę nikt nie wiedział, co dzieje się w tej rodzinie za zamkniętymi drzwiami. Jose w 2008 roku rozpoczął leczenie psychiatryczne z powodu choroby dwubiegunowej. Zaczął brać leki przeciwlękowe i przeciwdepresyjne. Oprócz tego cierpiał na zaburzenia snu i żywienia oraz miał bardzo niskie poczucie własnej wartości. Jego żona wielokrotnie rozmawiała z jego psychiatrą i żaliła się, że mąż znęca się nad nią psychicznie, oprócz tego jest obsesyjnie kontrolujący i zazdrosny. W styczniu 2011 roku Jose jest bezrobotny i przechodzi na kuroniówkę. Przejmuje wtedy wszystkie obowiązki domowe, zajmuje się dziećmi, odprowadza je do przedszkola oraz bierze udział w zajęciach z rodzicami, na których zwykle pojawiają się wyłącznie mamy przedszkolaków. Dla osób postronnych może się wydawać, że Jose jest miłym, dobrym i opiekuńczym człowiekiem, który dba o rodzinę. Jednak tak naprawdę jego małżeństwo nie było kolorowe. We wrześniu 2011 roku Ruth informuje go, że to koniec ich małżeństwa i chce rozwodu. Z tego powodu mężczyzna decyduje przeprowadzić się do oddalonej o 240 km Córdoby, ponieważ to właśnie tam mieszka jego brat oraz rodzice. Ruth i Jose decydują, że w ciągu tygodnia ich dzieci będą mieszkać z matką, a w weekendy Jose będzie zabierał je do Córdoby. Tak też się dzieje 7 października 2011 roku. Jose Breton odbiera swoją 6-letnią córkę z przedszkola, następnie 2-letniego syna i jadą do Córdoby. Udają się do centrum miasta, ponieważ to właśnie tam mieszkają rodzice Jose, czyli dziadkowie dzieci. Spędzają tam wieczór oraz noc. Kolejnego dnia rano Jose opuszcza dom rodziców, ponieważ umówił się na spotkanie ze znajomymi, ale o godzinie 14 wraca, aby odebrać swoje dzieci.
Następnie we trójkę udają się do dzielnicy Las Quemadillas, oddalonej o jakieś 8 km, ponieważ to właśnie tam znajduje się działka oraz dom José Bretona. Las Quemadillas to przede wszystkim teren przemysłowy. Znajduje się tam mnóstwo magazynów, zakładów produkcyjnych, warsztatów i innych, a mniejszą jego część zajmują domki jednorodzinne, często otoczone małymi sadami. Gdy José i dzieci są już w domu, mężczyzna przygotowuje obiad i próbuje dodzwonić się do swojej żony. Pierwsza próba jest nieudana, jednak za drugim razem udaje mu się z nią porozmawiać. José chce zawalczyć o swoje małżeństwo. Prosi żonę, aby ta dała mu jeszcze jedną szansę, aby jeszcze raz spróbowali. Ale Ruth kategorycznie odmawia i mówi, że to już naprawdę koniec. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że nie ma już czego ratować i postanawia w symboliczny sposób zakończyć ten etap w swoim życiu. Podaje dzieciom obiad i udaje się na tył domu, gdzie rozpala duże ognisko i wrzuca tam wszystkie pamiątki po swojej żonie, zdjęcia, ubrania czy też jej rzeczy osobiste. Zaraz potem, o godzinie 17:30, José zabiera swoje dzieci i jadą do parku z placem zabaw, który znajduje się w centrum miasta. Docierają tam o 18:00. Podczas gdy sześciolatka i dwulatek wspólnie się bawią, ich tata siedzi kilka metrów dalej na drewnianej belce i rozmawia ze swoją rodziną. Wysyła SMS-a do brata, mówi gdzie jest, co robi, następnie rozmawia ze swoją mamą. Kilka minut później, ponieważ o 18:18, przerażony José dzwoni do swojego brata. Mówi mu, że na chwilę spuścił wzrok ze swoich dzieci i te zniknęły, nigdzie nie może ich znaleźć. Prosi, aby brat jak najszybciej przyjechał do parku i pomógł mu w poszukiwaniach. Kolejny telefon José wykonuje zaledwie 3 minuty później i dzwoni na numer alarmowy. Rozmowa trwa około 4 minuty i z początku José jest spanikowany, mówi bardzo szybko. Operator stara się go uspokoić, prosi, aby ten skupił się na pytaniach, ponieważ dzięki temu poszukiwania ruszą szybciej. Wtedy José faktycznie troszkę zwalnia, skupia się na pytaniach, odpowiada na nie konkretnie, jednak dalej słychać zniecierpliwienie w jego głosie. Nagranie z tej rozmowy udało mi się znaleźć w internecie, tak więc puszczę Wam teraz kilkadziesiąt sekund, abyście mogli usłyszeć, jak ona brzmiała. Emergencia 112, Andalucía, dígame. Mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba, ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, no, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿En qué calle viven ellos? Es que estamos en Huelva, no hemos venido para aquí el fin de semana en Córdoba. Pero, de acuerdo, que viven en Huelva, ¿no? Con domicilio en Huelva. ¿Están ahora en casa de unos amigos, en un hotel? No, en casa de mi padre, que hemos venido a pasar el fin de semana. Bien, escuche, ¿cómo se llama la calle donde se hospedan los menores ahora? La casa de sus padres, entonces, de los abuelos. Don Carlos Romero, número 8. ¿Juan Carlos? Don Carlos Romero. Vamos a ver, Don Carlos Romero, número 8, ¿no? ¿Es un piso o una casa? Es una casa. Jak można się domyśleć, po tym telefonie policja rozpoczyna natychmiastowe działania. W końcu chodzi tutaj o 2-letniego chłopca i 6-letnią dziewczynkę, bardzo małe dzieci. Przybywają na miejsce, przepytują ojca, wszystkie osoby, które znajdują się w parku, w okolicy. Bardzo szybko zostają poinformowane media o tym zdarzeniu. Policja rozpoczyna poszukiwania. Wszyscy dobrze wiemy, że w sprawach zaginięć policja zwykle na celownik bierze osoby najbliższe. Podobnie dzieje się tym razem. Już 2 dni od zaginięcia, bo 10 października 2011 roku, dochodzi do przeszukania mieszkania dziadków dzieci w centrum Kordoby. To właśnie tam dzieci oraz ich ojciec spędzili ostatnią noc. Przeszukany zostaje również dom José w dzielnicy Las Quemadillas. Śledczy w obu mieszkaniach nie dostrzegają nic, co mogłoby wzbudzić ich podejrzenia.
Ale gdy docierają na tyły domu Jose, tak jak wspomniałam, jest to dom otoczony dużym sadem, a teren ma aż 6000 metrów kwadratowych, śledczy dostrzegają tam bardzo dziwne palenisko, które jest jeszcze ciepłe. Wygląda to w ten sposób, że popioły wokół tego paleniska zajmują powierzchnię około 2 metrów kwadratowych, a na jego środku znajduje się duży metalowy stół położony na boku. Jose opowiada śledczym, że bardzo często korzysta z tego miejsca. Ma duży sad, czasami trzeba przyciąć gałęzie, pozbyć się chwastów i to właśnie tam wszystko spala. Na pytanie, dlaczego palenisko jest ciepłe, Jose mówi, że w dniu zaginięcia dzieci, jeszcze zanim pojechali do parku, spalił tam pamiątki po swojej żonie, jej ubrania, zdjęcia, rzeczy osobiste. To oczywiście ma sens, ponieważ wiele osób ma takie miejsce na swoich działkach, jednak gdy śledczy przyglądają się temu palenisku, dostrzegają kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt małych kawałków kości. Jose mówi, że niedawno jego pies zdechł i to właśnie tam spalił jego ciało. To miejsce zostaje oczywiście zabezpieczone, a kości trafiają do badań. Policja prowadzi bardzo szeroko zakrojone poszukiwania. Sprawa zaginięcia jest coraz głośniejsza w mediach, a na tą chwilę wszystkie możliwe scenariusze brane są pod uwagę. Kolejnego dnia, 11 października, śledczy postanawiają przeszukać rzekę Guadalquivir, której koryto znajduje się zaledwie niecały kilometr od domu Jose Bretona. Te poszukiwania nie przynoszą żadnego efektu, jednak kolejnego dnia, 12 października, policja odkrywa coś bardzo niepokojącego. Śledczy docierają do nagrań z kamer, które znajdują się w okolicy parku, w którym doszło do zaginięcia, i na wszystkich tych nagraniach Jose Breton jest sam, nigdzie nie widać jego dzieci. Ponadto osoby, które w dniu zaginięcia były w parku i zostały przesłuchane przez policję, zeznały to samo. Nikt nie widział Jose w towarzystwie swoich dzieci, żadna z tych kilkunastu osób. Nikt nie ma już wątpliwości, że Jose kłamie. Aby dowiedzieć się, czy dzieci towarzyszyły ojcu w drodze z Las Quemadillas do tego parku, śledczy przeglądają nagrania z kamer bezpieczeństwa ruchu drogowego i na żadnym z nich nie widać dzieci w samochodzie. Jeszcze tego samego dnia dom Jose ponownie zostaje przeszukany, jednak nie udaje się odnaleźć tam żadnej nowej wskazówki. Kolejny trop przeciwko ojcu zaginionych dzieci to rejestr z anten telefonicznych z dnia zaginięcia. Jak pamiętacie, z samego rana 8 października Jose udał się na spotkanie ze znajomym, z którym miał również zjeść obiad. Dzieci odebrał o godzinie 14 od swoich rodziców. Rejestr z anten telefonicznych jednoznacznie wskazuje, że Jose w tym czasie był w okolicach swojego domu w Las Quemadillas, a nie w centrum Kordoby, tak jak zeznał. W późniejszym czasie znajomy, z którym miał się spotkać, potwierdzi, że faktycznie mężczyźni byli umówieni, jednak Jose ostatecznie odwołał to spotkanie. 18 października dochodzi do aresztowania Jose Bretona ze względu na sprzeczności i luki w opisie zaginięcia jego dzieci. Gdy w końcu zostaje skonfrontowany z tymi nagraniami, stwierdza, że nie są one zbyt wyraźne i to na pewno nie on został na nich uchwycony. Mówi, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem dzieci i ma pretensje do śledczych, że marnują czas przesłuchując jego, zamiast zająć się poszukiwaniem małego Jose i Ruth. Póki co wszystkie tropy wskazują, że to Jose Breton stoi za zniknięciem swoich dzieci, jednak niedługo później do policji docierają dwa bardzo ważne raporty, które świadczą na jego korzyść. Przede wszystkim jest to raport z badań kawałków kości odnalezionych w palenisku za domem ojca dzieci,
Znana antropolog oraz ekspert medycyny sądowej Josefina Lamas stwierdza, że w 100% są to kości pochodzenia zwierzęcego. Kolejny raport to analiza nagrania, na którym według policji widać, jak José Breton samotnie wchodzi do parku z placem zabaw, ale w raporcie eksperci stwierdzają, że jest to on jedynie na 98%. Mówię jedynie, ponieważ myślę, że gdyby śledczy przedstawili tylko ten dowód przeciwko José w sądzie, mogłaby tutaj zadziałać zasada domniemania niewinności. W końcu, aby kogoś skazać, sąd nie może mieć najmniejszych wątpliwości. Osoby, które słuchają tego odcinka na YouTube, będą mogły teraz zobaczyć zdjęcia z tego nagrania. Zgodzę się, że nie widać na nim szczegółów twarzy, ale widać charakterystyczne elementy ubioru José. Białą koszulę, czarne okulary, czarną torbę, którą nosił na ramieniu. Wygląda jak mała torba sportowa. A także kształt głowy, czy też linię jego włosów. Oprócz tego, szukając materiałów do tego odcinka, znalazłam nagranie przedstawiające José Bretona czekającego na przyjazd policji. Zostało one wykonane przez przypadkową osobę, która właśnie wtedy znajdowała się w tym parku i myślę, że to właśnie dzięki temu ekspertom w 98% udało się potwierdzić, że jest to ta sama osoba, która została również uchwycona na wejściu do parku przez kamery bezpieczeństwa. Kolejne nagrania poddane analizie przedstawiają samochód José, gdy ten jechał ze swojego domu z Las Quemadillas do parku. W tym przypadku udało mi się znaleźć jedynie informację, że eksperci stwierdzili, że w tym samochodzie nie było dzieci. Nie wiem jednak, na ile procent eksperci byli pewni w tej kwestii. Jakość tych nagrań jest już bardzo kiepska, praktycznie nic na nich nie widać. Dlatego właśnie śledczy wykonali pewien eksperyment. Kierowca jadący samochodem tej samej marki z dwójką dzieci z tyłu o podobnej wadze przejechał tą samą trasę, którą miał przejechać José Breton 8 października. Następnie eksperci porównali oba te nagrania, dzięki czemu mogli stwierdzić, że 8 października José znajdował się sam w samochodzie. Zwrócono uwagę nawet na to, aby eksperyment został przeprowadzony o dokładnie tej samej porze, o której José 8 października wyjechał ze swojego domu. Chodzi o grę świateł, która w tym przypadku mogłaby bardzo zaniżyć jakość przeprowadzonego badania. Osoby słuchające tego odcinka na YouTube będą mogły teraz zobaczyć zdjęcia z obu nagrań. Dajcie proszę znać, co o tym myślicie, ponieważ moim zdaniem jakość nie pozwala na to, aby jednoznacznie stwierdzić, czy dzieci były w samochodzie w drodze do parku w centrum Kordoby. Kolejne tygodnie, a nawet miesiące skupione są na poszukiwaniach 2-letniego José oraz 6-letniej Ruth. Od 12 października José Breton pozostaje w areszcie i nie przyznaje się, aby miał coś wspólnego z zaginięciem swoich dzieci. 20 października zostaje przeszukana działka wokół domu José Bretona za pomocą georadarów. Kolejnego dnia sędzia nie zgadza się, aby mężczyzna opuścił areszt za kaucją. Jego adwokat prosi o przeprowadzenie badań psychiatrycznych. 22 października dochodzi do przeszukania opuszczonej żwirowni wraz z kilkoma studniami na jej terenie. Znajduje się ona niedaleko od domu Bretona. 3 listopada dochodzi do kolejnego przeszukania działki oraz domu w Las Quemadillas. Tym razem skupiono się przede wszystkim na domu. Zdecydowano się na rozebranie podwieszanych sufitów. 26 listopada w Kordobie oraz w Madrycie zostają zorganizowane marsze, w których setki osób domagają się jak najszybszego odnalezienia dzieci. 2 grudnia poszukiwania skupione są wokół parku, w którym miało dojść do zaginięcia dzieci. Sprawdzane są studnie, kanały, a także sama rzeka Guadalquivir, której koryto w tym miejscu znajduje się jakiś kilometr od parku.
12 grudnia, czyli ponad 2 miesiące od zaginięcia dzieci, José Breton pisze list z więzienia. Prosi on służby, aby skupiły się na jednym celu. Chodzi o odnalezienie jego dzieci. Ponadto dziękuję wszystkim za włożony do tej pory wysiłek. Dziękuję swojej rodzinie, matce dzieci, przyjaciołom, a także wszystkim innym osobom, które starają się pomóc. Mówi również, że według niego dzieci zostały porwane i przebywają teraz poza granicami Hiszpanii. Prosi, aby policja skupiła się również na tym tropie. Ja opowiadam tutaj o poszukiwaniach skupionych na tym najgorszym scenariuszu, zakładającym, że ojciec zabił swoje dzieci, a następnie ukrył ich ciała. Oczywiście śledczy biorą pod uwagę również inne możliwości. José i Ruth poszukiwani są także za granicą przez Interpol. Jak już zapewne zauważyliście, poszukiwania skupione są wokół domu José w Las Quemadillas oraz wokół parku, w którym miało dojść do zaginięcia. Dzieje się tak dlatego, że według tego najgorszego scenariusza José nie miałby zbyt wiele czasu na ukrycie ciał. 8 października o godzinie 14 odebrał dzieci z domu swoich rodziców w centrum Kordoby i potrzebował 15 minut, aby dotrzeć do domu w Las Quemadillas. Zgodnie z zapisem z kamer ruchu drogowego, José musiał wyjechać z Las Quemadillas do parku o godzinie 17:30. Zgodnie z tymi wyliczeniami miałby on jedynie 3 godziny 15 minut na to, aby zamordować swoje dzieci, udać się na miejsce, w którym zaplanował ukryć zwłoki, następnie musiałby ukryć ciała, wrócić i zatrzeć ślady. 18 stycznia 2012 roku ruszają kolejne poszukiwania w rzece Guadalquivir, a także w domu José Bretona oraz na terenie wokół niego. Kolejnego dnia policja rozszerza poszukiwania na obszar przemysłowy w Las Quemadillas. Jest tam mnóstwo pól, magazynów, pustostanów oraz studni, które po kolei zostają sprawdzane. 25 stycznia przychodzą wyniki badań psychiatrycznych José Bretona, według których nie ma on żadnych zaburzeń psychicznych czy też zaburzeń osobowości. Jest on osobą bardzo podejrzliwą i kontrolującą. Posiada cechy narcystyczne, antysocjalne, jest też manipulatorem i patologicznym perfekcjonistą, ale nie jest psychopatą. Dodam tutaj od siebie, że zdziwiły mnie te wyniki, ponieważ od 2008 roku José leczył się psychiatrycznie z powodu choroby dwubiegunowej, brał również leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Jednak te nowe wyniki badań nie wskazują na tego typu problemy. 21 lutego ruszają już kolejne poszukiwania w rzece Guadalquivir oraz na terenie wokół domu José Bretona. Tym razem przeprowadzane są one przez wyspecjalizowaną jednostkę policji sądowej, która dysponuje najnowszymi technologiami. Mija już prawie 7 miesięcy od zaginięcia 2-letniego José i 6-letniej Ruth. 2 maja już po raz trzeci José Breton ma odpowiadać przed sądem. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ rozwścieczony tłum czeka na niego i skanduje. W końcu jednak udaje się go przesłuchać i José trzyma się cały czas tej samej wersji. Mówi, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem dzieci i zaprzecza, aby to on został uwieczniony na nagraniach z parku w centrum Kordoby. 11 czerwca dochodzi do kolejnego przeszukania na działce w Las Quemadillas. Tym razem sędzia prosi matkę dzieci, Ruth Ortiz, aby ta przybyła na miejsce i powiedziała, czy dostrzega jakiekolwiek zmiany, jakie mogły zajść w ostatnim czasie w tym miejscu. Kobieta stwierdza, że nie widzi, aby cokolwiek się zmieniło. 15 czerwca José Breton już po raz czwarty odpowiada przed sędzią. Dalej twierdzi, że jego dzieci zaginęły w parku w centrum Kordoby. W kolejnych tygodniach prowadzone są dalsze poszukiwania, aż do 27 sierpnia 2012 roku, czyli ponad 10 miesięcy od zaginięcia dzieci, ponieważ właśnie wtedy dochodzi do przełomu w tej sprawie.
To właśnie tego dnia do śledczych dociera raport, którego autorem jest Francisco Echeverría, doktor medycyny sądowej specjalizujący się w antropologii. Na prośbę matki zaginionych dzieci wykonał on drugie już badania na kawałkach kości odnalezionych w palenisku za domem José Bretona. Zgodnie z jego raportem, wszystkie odnalezione kości pochodzą od człowieka, a wielkością odpowiadają 2-letniemu oraz 6-letniemu dziecku. Jest to niezwykle ciężka chwila dla bliskich, rodziny, a przede wszystkim matki zaginionych dzieci, dla których ziścił się najgorszy z możliwych scenariuszy. Cała Hiszpania śledzi tę sprawę i wszyscy pozostają w szoku. Okazuje się bowiem, że przez 10 miesięcy prowadzone były poszukiwania oraz śledztwo, a tak naprawdę odpowiedź na pytanie, co stało się z José i Ruth, była w rękach policji już 2 dni od ich zaginięcia. 5 września 2012 roku José Breton zostaje oskarżony o morderstwo 2 swoich dzieci. Ale w jaki sposób mogło dojść do tak karygodnego błędu? Dlaczego znana ekspert Josefina Lamas z całą pewnością stwierdziła, że wszystkie kilkanaście czy też kilkadziesiąt kawałków kości należą do zwierząt? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Francisco Echeverría, który poświęca jeden z odcinków swojego serialu dokumentalnego tej właśnie sprawie. Serial nazywa się El Lector de Huesos, co można przetłumaczyć jako osoba potrafiąca czytać z kości. Doktor tłumaczy, że aby rozróżnić kości zwierzęce od ludzkich, należy przebadać je pod mikroskopem, ponieważ istnieją duże różnice w budowie tkanek. Każdy doświadczony antropolog bez problemu rozróżni takie kości, a w przypadku Josefiny Lamas widocznie tego doświadczenia zabrakło. Wybiegając w przyszłość, Josefina Lamas została oskarżona o popełnienie przestępstwa oszczerstwa, jednak w 2014 roku sąd uniewinnia ją. Tłumaczy to tym, że doktor nie chciała nikogo wprowadzić w błąd z premedytacją. To, co się stało, to po prostu pomyłka w pracy. Josefina Lamas swój błąd tłumaczy przede wszystkim przemęczeniem. Mówi, że badania przeprowadziła 12 października, a poprzedniego dnia pracowała od 18 do 4:30 rano. Spała tylko 3 godziny, a następnie musiała jechać z Madrytu do Kordoby. Ponadto nie mogła pracować w swoim laboratorium w Madrycie, gdzie miała wsparcie kolegów oraz większe zasoby techniczne. Dodam jeszcze, że ten proces, który zakończył się w 2014 roku przeciwko Josefinie Lamas, gdzie została uniewinniona, był z oskarżenia prywatnego. Zaś w 2013 roku zakończył się inny proces dyscyplinarny przeciwko niej. W tym przypadku pani doktor groziła jedynie sankcja od 1 do 4 dni zawieszenia w służbie i wynagrodzenia i również w tym przypadku została uniewinniona. 7 września, czyli 2 dni od oskarżenia, José Breton podtrzymuje swoją wersję zdarzeń, mówi, że nie zamierza zmieniać nawet przecinka w swoich zeznaniach, mimo że wie, jakie dowody śledczy mają przeciwko niemu. 10 września mężczyzna ogłasza strajk głodowy przeciwko środkom bezpieczeństwa zastosowanym wobec niego. Chodzi tutaj o plan zapobiegania samobójstwom oraz izolację od reszty więźniów. Także José Breton jest pod stałą obserwacją oraz cały czas towarzyszy mu inny więzień. 12 września Breton po raz kolejny zeznaje przed sądem i podtrzymuje swoje zeznania. Sąd oskarża 3 kolejne osoby w tej sprawie, tym razem chodzi o pomoc w zatajeniu przestępstwa i oskarżeni zostają matka José, jego brat oraz szwagier. Okazuje się bowiem, że brat oskarżonego manipulował swoim telefonem. Późniejsza analiza billingów i raportów telefonicznych nie zgadza się z tym, co brat przedstawił podczas przesłuchań na policji. Wygląda na to, że usunął pewne połączenia i wiadomości, które wymienił z José Bretonem w dniu zaginięcia jego dzieci. Nie będziemy wchodzić w szczegóły procesu tej trójki.
Powiem jedynie, że w końcu zostali oni uniewinnieni. 9 października José Bretón prosi swojego prawnika, aby ten przekazał do wiadomości publicznej, że według niego szczątki, te, które zostały odnalezione w palenisku za jego domem, to nie są te same szczątki, które obecnie przebywają w laboratorium. Twierdzi on, że dowody zostały zmanipulowane. W tym momencie warto dodać, że da się jednoznacznie stwierdzić, czy kości pochodzą od człowieka, ale ze względu na wysoką temperaturę, która panowała w ognisku, nie da się już przeprowadzić badań DNA. W tej sprawie w sumie aż 12 ekspertów medycyny sądowej i antropologii przebada te szczątki, Josefina Lamas, która popełniła błąd, i 11 innych, którzy przed sądem zeznają dokładnie to samo. Nie ma wątpliwości, że odnalezione szczątki pochodzą od człowieka, a wielkością odpowiadają 2-letniemu i 6-letniemu dziecku. 8 listopada, czyli dokładnie rok i miesiąc od zaginięcia Ruth i José, ich matka prosi sąd o wydanie jej szczątków, które chciałaby pochować. Kobieta wypowiada wtedy wstrząsające zdanie, które powtarzane jest przez wszystkie media. Mówi: urodziłam je i mam prawo pogrzebać to, co pozostawił po nich ich nieszczęsny ojciec. 20 listopada sędzia śledczy odmawia wydania szczątków aż do ogłoszenia wyroku. Proces rozpoczyna się 17 czerwca 2012 roku. Prokuratura w swoim akcie oskarżenia domaga się najwyższej wówczas możliwej kary po 20 lat za każde z morderstw, co oznaczałoby, że José Bretón spędzi w sumie 40 lat w więzieniu. Ponadto domaga się odszkodowania dla matki dzieci w wysokości 600 tysięcy euro. Tutaj chciałabym dodać komentarz, ponieważ często widzę pytania o to, dlaczego tak często zasądzane są tak wysokie odszkodowania, mimo że wiadomo, że oskarżony nie dysponuje takimi środkami. Chodzi o to, że sytuacja finansowa osoby skazanej może ulec zmianie. Może ona przecież otrzymać spadek, pracować w więzieniu lub też po wyjściu z niego. Wtedy wówczas byłaby zobowiązana do spłacania takiego odszkodowania. Wróćmy jednak do procesu. Według prokuratury 8 października 2011 roku rano José Bretón udał się do swojego domu w Las Quemadillas, aby przygotować stos pogrzebowy dla swoich dzieci pod pretekstem spotkania ze znajomym. Następnie o godzinie 14 zabrał dzieci z domu swoich rodziców z centrum Kordoby i podczas podróży lub tuż po przybyciu do domu podał im nieokreśloną ilość tabletek uspokajających oraz usypiających. Zaraz po tym zadzwonił do swojej żony, aby po raz kolejny prosić ją o szansę. Gdy ta odmówiła, postanowił kontynuować swój plan. Umieścił swojego 2-letniego syna i 6-letnią córkę na stosie pogrzebowym, który wcześniej przygotował. Nie da się stwierdzić, czy dzieci były żywe czy martwe. Rozpalił duże ognisko, które przez kolejne godziny podsycał drewnem opałowym oraz benzyną. Udało się udowodnić, że José Bretón dysponował 250 kg drewna opałowego oraz 80 litrami benzyny. Dzięki takiej ilości i dzięki metalowemu stołowi, który był położony na boku i praktycznie zakrywał cały stos, udało mu się uzyskać temperaturę 1200 stopni Celsjusza, co dało efekt podobny do krematorium. Według specjalistów wystarczy podtrzymywać temperaturę 600 stopni przez kilka godzin, aby całkowicie zniszczyć kości. Z kolei, aby zniszczyć DNA, wystarczy już temperatura 200 stopni. José Bretón pozostał przy stosie do 17:30 i gdy upewnił się, że zwłoki jego dzieci zniknęły, udał się do parku w centrum Kordoby, aby rozpocząć zaplanowaną scenę zaginięcia. Podczas procesu ojciec zamordowanych dzieci przez cały czas podtrzymuje swoją wersję zdarzeń. Wszystkich zaskakuje spokój i chłód, który emanuje z jego wypowiedzi. W żadnym momencie nie wygląda na zdenerwowanego.
Do ogłoszenia wyroku dochodzi 22 lipca 2013 roku. Sąd skazuje José Bretona na maksymalną możliwą karę, czyli na 40 lat więzienia. Według sądu i psychiatrów jedynym powodem tego bestialstwa była chęć zranienia Ruth, jego żony. Sąd podkreśla również, że Breton w żadnym momencie nie okazał skruchy ani wyrzutów sumienia. José Breton składa apelację i w 2015 roku jego kara zostaje obniżona z 40 do 25 lat pozbawienia wolności. W 2014 roku zakończył się inny proces przeciwko José Bretonowi. To jego była już żona, Ruth Ortiz, oskarżyła go o znęcanie się psychiczne, ale finalnie z braku dowodów został on uniewinniony. W październiku 2016 roku Breton próbuje popełnić samobójstwo, zadając dwa cięcia na szyi. Jego prawnik później będzie zapewniać, że był to atak innego więźnia. José jest więźniem niekonfliktowym, zachowuje się dobrze oraz pracuje. Często odwiedzany jest przez rodzinę, przede wszystkim przez swoją matkę, która dalej wierzy w jego niewinność. W 2019 roku Breton ubiega się o otrzymanie swojej pierwszej przepustki z więzienia, którą zgodnie z prawem mógłby otrzymać po odbyciu 1/4 kary. Mimo nienagannego zachowania, zakład karny odrzuca jego prośbę, między innymi dlatego, że José Breton nie spełnia kilku najważniejszych zasad. Przede wszystkim musiałby przyznać, że dokonał tej zbrodni, musiałby okazać skruchę oraz poprosić ofiary o przebaczenie. W 2021 roku, czyli 10 lat od popełnienia tej straszliwej zbrodni, José Breton po raz pierwszy przyznaje się do winy. Udziela wywiadu do gazety El Mundo. Od tamtego czasu w mediach nie pojawiają się nowe doniesienia na jego temat. Obecnie José Breton ma 50 lat i swój wyrok odsiaduje w więzieniu Herrera de la Mancha. W wywiadzie z 2021 roku przyznaje, że jest w więzieniu, ponieważ zamordował swoje dzieci. Swój plan obmyślał przez 15 dni. Zapewnia, że jego dzieci nie cierpiały, ponieważ on nie mógłby ich skrzywdzić. Mówi również, że to, co zrobił, jest najgorszą rzeczą, jaką może zrobić człowiek. To wszystko, co dla Was dziś przygotowałam. W Hiszpanii José Breton znany jest jako El Monstruo de las Quemadillas, czyli potwór z Las Quemadillas. Na koniec dodam, że od ponad 2 lat prowadzę bloga, który nazywa się Życie jak w Madrycie. Uwieczniam na nim przede wszystkim swoje podróże po Hiszpanii. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, aby zobaczyć, jak mi się tutaj żyje, to zapraszam. Link umieszczam w opisie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.